przyjmujemy tą kamerę? Nie przyjmujesz kamery? Chyba na siebie. Przyjmujemy kamerę, tak jest. Dosyć tego gościa na tym vlogu. Trzeba coś poważnego powiedzieć. Bo ile można słuchać jego tego bezsensownego gadania. Bo jak skończysz, to jeszcze to trzeba. Na mecz. Tak, tak, tak. Nie tylko kolumbijskie drogi. Witamina C. Co tu mamy? D plus, D3, K2. Cynk, kurde, i jakieś takie ziółka, wiecie co chodzi. Dobra, skończ gadać, tylko zacznij się streszać, bo już jest 9:54, mamy zaraz autobus. Zmieniamy hotel, bo niestety nasz wspaniały organizator turnieju w Portugalii nie chce z nami współpracować. A jak nie było? Tak było niestety. Ani mail, ani SMS, ani telefony nie były odbierane, także no jesteśmy zmuszeni zmienić hotel. Ale na dobre wyszło, bo ten hotel, co tu jesteśmy, ten pokój, wyszedł nam tanie, bo przez Bookinga zrobiliśmy w końcu, a nie u organizatora, więc wyszło tanie, wyszło na lepsze, więc coś za coś. No dokładnie, słuchajcie. Tak to było. Dobra, to ma wszystko spierdolane. Tak, dokładnie. Mam? To jest paszport. Simona, ale maseczka jest moja w głąbie. No ale ta nie. Z Indyjca, nie przeczytam wam te nazwy, nawet jakbym czytał, to na pół minuty wam to zajmie, więc... Dobra, dawaj, streszczaj ruchy, streszczaj się, szybciej! Ale już spakowane. Szybciej! No to wywa, pieprzaj stąd. Jeszcze zęby myję. No dobra, to myj zęby. I lecimy, cześć. A ty masz zadanie w to i... Szeroki Sobol. Co? Bałbym się, bardzo bym się bał tego człowieka. Dziki zachód. Tam jest zachód. Tam już najedzeni. Tak jest, kolacyjka była. Szybki trening, dzisiaj Cybul Mixta grał, wygrał, brawo. Z Cornelią Mixta. Jutro mamy 15:30 Debel przeciwko para z Indii, której nie jesteśmy w stanie wam przeczytać tego nazwiska i imienia. Nawet nie, ja tego się. Nie jestem w stanie zrobić. Nie da się, nie A da jestem się. W stanie zrobić więc dużo. Gdzieś tu, tam napiszę wam. Ale ty wieje, ale wieje takim fajnym, rzeźkim powietrzem. Taką jest coś pięknego. Bryzą ocanić. Wygląda, idziemy, jest godzina 20, więc idziemy do hotelu po sklepie. Teraz byliśmy. Szybkie zakupki i jutro 11:30 gramy. Indie. Tak to wygląda, moi mili. Aż mi się fryz tutaj nie trzyma, ale wieje. Uwierzcie mi, że wieje. Być może słyszycie to. I powietrze jest piękne, piękne. Bardzo fajna pogoda. Widoczki też fajne, uliczki też są takie eleganckie tutaj. Zobaczcie. Słuchajcie, szacunku, ludzi ulicy. Tak jest. Legia? Super. Brawo ty. Mimo że. No siemanku, już na hali, około półtorej godziny do meczu, tutaj kolega też już medytuje, skupia się na... Tryb meczowy się przełącza i hali wam nie pokazywałem, więc zrobię to teraz, zobaczcie jak to wygląda. Nie wiem czy na kamerze to wyjdzie, ale jest dość ciemno. Ciemniej niż na innych halach, na których graliśmy i trochę tam, to przybliżę zaraz, to palcem pokażę brzydko. Wczoraj jeszcze bardziej wiało, teraz troszeczkę. Ale nie wiem, czy to coś będzie miało znaczenie, zobaczymy na dole. Podobno jest na dole bardziej wilgotno i ciepło niż tutaj. Jak tam jeszcze ostatnie słowo przed meczem, kolego? Czyli medytacja, cisza, medytacja, skupienie na mecz, tak jest. Trzymajcie kciuki, kibicujcie, cześć. I już idzie, tak? Dobra.
No i chuj bombki strzelił po meczu do 9:15 chyba? Do 9 albo 8? 9. 9:15. Osobno chyba singla zagraliśmy, takie na szybko wnioski, mało jest gry bez lotki. Jedna osoba stoi, patrzy. Tak jak raz była sytuacja, że ty dobrze poszedłeś na tą siatę, zagrałeś rzutę i ja stoję, patrzę, kurwa, i nagle razem jesteśmy przy siatce. A w teorii w szkole deblowej to jest twoja lotka. Więc tak to było, no dwóch singlistów się spotkało. Dusza singlisty się odblokowała. No drugi set trochę lepiej, nawet przewaga była 11-7, wygrywaliśmy, potem co, oni zaczęli przyspieszać i my troszeczkę w ich tempo też przyspieszaliśmy, a Indyjce co, stoją gotowi z facką o tak. I kontrowali to wszystko, stali gotowi, my przyspieszamy zamiast albo siatę, albo góra. Tak mi się wydaje, no ale no co, życie. Lecimy dalej, tak ci powiem, kolejny przystanek za 2 tygodnie, Polish Open Arłamów, na razie numer 3 na eliminacjach. Numer 3 para w eliminacjach. Czy coś chciałbyś dodać, kolego drogi? Nie, chociaż Legiu nie pokaż. Nawet Legiu, kolega tu jest niesmaczony. No ale tak to bywa po przegranych meczach jeszcze. To w nie najlepszym stylu momentami, bo akcje w sumie niektóre były ok. Ale co, no przestoje były i sporo błędów, ale to zaraz będziemy sobie oglądać meczyk i analizować. Materiał dowodowy jest, chyba Mateusz nagrał ten mecz. No i tyle, jutro mamy lot o 13, dziś jest, czyli równo za dobę mamy lot z Lizbony. No i tak, moi mili, tak to wygląda. Od środka, w piwnicy, tak o. I Polacy jeszcze w turnieju, bo Cybulski, Marczak, Miksta jeszcze grają za godzinę. Już turniej główny awansowali oraz Śmiłowski, Adamek, również Miksta. Druga runda od razu, więc grają jutro dopiero. Więc trzymamy kciuki oczywiście, a my już przygodę badmintonową kończymy i być może jeszcze coś tam sobie się pospacerujemy, pozwiedzamy, zobaczymy. Pokorzystamy jeszcze z klimatu portugalskiego. Na razie tak to wygląda. Cześć. Elo, ale za spodny ryj, 7:30, było nocą, było, teraz będzie ranem, bo idziemy na busa, potem na kolejnego busa do lotniska, bo mamy już lot o 13, a teraz jest 7.
Jak są poczucie? Bardzo dobrze, bardzo dobrze mi się spało. Fajnie. Znaczy hotel taki, powiem mocno... No spelunka, spelunka. Mocno szedli, spelunka, ale trzygwiazdkowa. Ale uliczki fajne. Klimacik nadrabiają, Tesla. I ten park, znaczy park. Te centrum widzieliście nocą, to teraz ranem, o 7. Więc tak, moi mili, żegnamy się niedługo z Portugalii. Peace, yo.